Hej guys, z tej strony Itesim i jak pewnie się domyślacie, jestem jeden z członków ekipy Craftcast. Od razu na wstępie chciałem was przeprosić za tak długą przerwę z odcinkami, ale było to spowodowane wieloma różnymi czynnikami. W każdym bądź razie jesteśmy z nową formułą odcinków, dzięki czemu będą one się pojawiały kilka razy częściej i będą na dużo wyższym poziomie. A w dzisiejszym odcinku startowym pokażę wam, jak zbudować średniowieczny domek. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Rozpoczynamy od wybudowania ścian w kształcie krzyża i postawieniu w wybranych miejscach drewien, które będą stanowić filary budowli. Teraz całość podnosimy o dwa klocki w górę i przy każdym drewnie tworzymy brukowy ozdobnik. Od tak zaczętego fundamentu wysuwamy szkielet ścian i na zakończeniu każdej z nich stawiamy ozdobną belkę. Taki szkic wypełniamy blokami desek i szybami. Przy niektórych ścianach tworzymy niezbyt szpiczaste daszki, a przy wszystkich filarach małe płotkowe podpórki. Na drugim końcu budynku stawiamy naprzeciw siebie dwie ściany w kształcie krzywego trójkąta. W głównej części domku stawiamy ściany, zostawiając małe wyrwy w cztery strony świata. W większej z wyrw wstawiamy wyższą, ostro zakończoną ścianę z kilkoma blokami desek u jej podstawy. Teraz w pozostałych wyrwach tworzymy podobne, lecz nieco mniejsze ścianki. W głównej części budowli stawiamy kolejne dwie ściany, które będą podtrzymywać część główną dachu. Teraz przy każdej z mniejszych ścian w kształcie trójkąta tworzymy małe dachy, zaczynając od ich deskowego obicia, a kończąc na ich słomianym wypełnieniu. Na ścianach w kształcie krzywych trójkątów wstawiamy słomiany dach, tak jak u poprzedników. Na koniec tworzymy dach nad główną częścią budowli, tak jak we wcześniejszych, tylko lekko uginając jego środek i tworząc nad nim komin. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie lajka i napiszcie, co wam się spodobało, a co trzeba by było zmienić. Nie zapomnijcie także, że link do pobrania domku oraz schematik znajdziecie w opisie. Ja jestem Itesim i widzimy się w przyszłych materiałach. Cześć!